Będzińska firma Primost Południe ma wyburzyć i zbudować ponownie dwa wiadukty nad jedną z najruchliwszych dróg w Polsce, S86 w Katowicach. Nowe obiekty mają zastąpić wiadukty z lat 80. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała najkorzystniejszą ofertę. Mają stanąć nad ekspresową 86 w ciągu niecałych 2 lat. To koszt 26 milionów złotych. Łukasz Kądziołka. Ten wiadukt już od dawna prosił się o remont. Kilka lat temu pod obiektem nad trasą S86 pojawiły się podpory, ale było to rozwiązanie tymczasowe. Teraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapowiada dużą inwestycję, łącznie 3 obiektów znajdujących się nad Aleją Roździńskiego w Katowicach. Przewidujemy, że do podpisania umowy dojdzie jeszcze w styczniu lub na początku lutego. Co ważne, jednym z kryteriów wyboru ofert była minimalizacja czasu utrudnień na tej inwestycji. Jednak bez utrudnień się nie obejdzie, bo to droga z największym natężeniem ruchu w regionie i jedna z najbardziej ruchliwych w Polsce. W ciągu doby przejeżdża tędy nawet 130 tysięcy pojazdów. Obiekty powstały w latach 80. i są już mocno wysłużone. Stan techniczny jest po prostu zły. Trzeba je odbudować, czyli zburzyć stare, w ich miejsce wybudować nowe. Na razie kierowcy nie muszą się jeszcze obawiać, ponieważ wyłoniony w przetargu wykonawca firma Primost z Będzina musi jeszcze opracować projekt czasowej organizacji ruchu. Najprawdopodobniej podczas prac budowlanych jedna jezdnia będzie całkowicie zamknięta, a cały ruch zostanie wtedy przekierowany na drugą. Inwestycja za około 26 milionów złotych powinna ruszyć na wiosnę, a zakończy się w ciągu 22 miesięcy od daty podpisania umowy.